kiedy rozgrywaliśmy tutaj mecz sparingowy jeszcze przed wyjazdem na zgrupowanie do Turcji, zdecydowanie nawet lepiej, czy idealnie, no trudno powiedzieć. No zobaczymy, jak zawodnicy sobie będą radzić tutaj na placu. No i czekamy na pierwszy gwizdek sędziego. Rozpoczną Sosnowiczanie. Piłka ustawiona już na środku boiska. Jeszcze sędzia się wstrzymuje, konsultuje się z sędzią technicznym. No i pora na gwizdek. Tak jest. W tym momencie gwizdno po raz pierwszy w tym spotkaniu w okolicach własnego pola karnego. Szybko próbują w tej chwili wprowadzić kontrę. Utrzymują się przy piłce. No, błąd teraz Widzewiaków. Nie zrozumiał się trochę z kolegami. Patryk Stępiński, groźniej Sosnowiczanie. Będzie próba chyba uderzenia. Nie, jeszcze rozciągnięcie grę na prawą stronę boiska. Piłka w naszym polu karnym. Niebezpiecznie, Jakub Wrąbel. Kapitalna interwencja bramkarza Widzewa. Z zawodnikiem Zagłębia, traci jednak piłkę, jeszcze idzie mu w sukurs Bartek Poczobut, nie na wiele to się jednak zdało, znów Sosnowiczanie, znów niebezpiecznie, coraz bliżej naszego pola karnego, ależ sytuacja! Oj, drodzy, niewiele brakowało. Szybko operuje piłką, no a my na początku tego meczu mamy ewidentnie z tym problemy. Znów ta piłka zbyt krótko wybita. Tak więc mamy 10. minutę spotkania i już dwie naprawdę groźne sytuacje Zagłębia, z czego ta przed chwilą, no to była, można powiedzieć, stuprocentowa. No, teraz Paweł Tomczyk wypuszczony w bój, dobrym prostopadłem. To będzie przerzut do Mateusza Michalskiego. Świetnie, Michalski przejął tą piłkę. No, ale jednak zatrzymywany zgodnie z przepisami przez zawodników Zagłębia. Tracimy futbolówkę i znów to Zagłębie ma okazję teraz na przeprowadzenie szybkiej kontry. No, musimy wracać. Nie ma tutaj pozycji spalonej. Z numerem 7, znów blisko naszego pola karnego Gonzalo. No, on jest naprawdę bardzo groźny i dobry początek meczu tego zawodnika. Sosnowiczanie. Cały czas oni się utrzymują przy piłce. Znów kolejna wrzutka, kolejna walka w powietrzu. Paweł Tomczyk. Będzie piłka jednak do Marcina Robaka. Robak sprytnie piętą do Pawła Tomczyka. Paweł Tomczyk, wreszcie akcja. Bliżej pola karnego Zagłębia. Mateusz Michalski natychmiast wypychany. Jeszcze Widzewiacy. Dobre wejście w tej chwili. Tam Kacper Gach próbuje jeszcze walczyć o piłkę po lewej stronie. Michael Amejo. Sprytne do środka. Przy tej jego strony, lewej strony boiska. Nie zdążył do niej ani Michael, ani Patryk Mucha, który próbował go też tam asekurować po drugiej stronie. I teraz znowu Sosnowiczanie. Są na wysokości naszego pola karnego, blisko narożnika boiska. Jednak no wydawało się, że Widzewiacy wyszli zwycięsko, ale nie wyszli i tracimy bramkę. Piłka dość wysoko zagrana, teraz jakby taki lekki powiew wiatru zatrzymał ją niemalże w powietrzu, spadała sobie tak pionowo w dół, ale teraz znowu Zagłębie i znów błąd naszych obrońców. No coś fatalnego po prostu. Druga bramka w krótkim okresie gry zdobyta i to chyba przez tego samego zawodnika. Do karnego Zagłębia teraz. Zbliżyliśmy się nieco. Mateusz Michalski do Marcina Robaka. Marcin Robak jest, Mateusz Michalski. No i wreszcie strzał i to naprawdę dobry strzał Mateusza Michalskiego. Pola karnego Zagłębia. Rozgrywają piłkę Widzewiacy. Teraz dośrodkowania. To tracimy jednak piłkę. Znów Zagłębie. Znów może być groźnie. Filip Karbowy. Prawa strona boiska. Już wrzutka w okolice pola karnego. Tak na linię szesnastki. No poradzili sobie Sosnowiczanie. Strzał Kuba Wrąbel broni. Rzut rozrzutu wolnego. Dośrodkowanie. Kto najwyżej tam wyskoczy? No nikt. Ale jednak zdecyduje się na dośrodkowanie. Tak jest. Wysoko w górę. Najlepsza okazja Widzewa. Świetnie uderzenie głową. Patryk Stępiński. Już zaczęliśmy grać. Patryk Stępiński głęboko w pole karne rywala. Groźnie w tej chwili. Ależ w sytuacji miał Michael Amejo. 2-0. Rozpoczynamy drugą odsłonę spotkania. Wystartowaliśmy. Sędzia już dał znać gwizdkiem, że w Zagłębiu około 7-8 metrów za linią środkową boiska. Już rozpoczęli Sosnowiczani. Już są bardzo blisko. Strzał. Piłka odbija się jeszcze więc w narożniku. Zagrana piłka przed szesnastkę. Teraz dopiero wrzucona. Główka wysoko ponad bramą i prawą stroną. Jest tam Patryk Mucha. Patryk Mucha, czy wygra ten pojedynek? Świetnie opanował piłkę. Jest na wysokości pola karnego rywali. Bartek Poczobut. Bardzo dobre odegranie w tej chwili. Ach, zabrakło. Zabrakło nam troszeczkę. Jesteśmy blisko pola karnego Zagłębia. No i próbujemy coś tutaj zrobić. Mateusz Michalski. Mateusz Michalski świetnie się przedziera. I Szymon. Frank, oglądać? Nie. Nie Kacper. Patryk. A jednak Kacper. No,
nawet można powiedzieć, dość zabawnie to wyglądało, ale nic nie zrobiliśmy, chociaż mamy teraz piłkę, jeszcze jedno dośrodkowanie z drugiej strony, szalone zamieszanie i Szymon Frankowski, tutaj pewne zagrożenie pod bramką rywala. Znów widzowiacy przejęli piłkę. No dobry, dobry na razie, naprawdę ten początek drugiej połowy w naszym wykonaniu, chociaż teraz niestety my szybko straciliśmy i znów sosnowiczanie, Łukasz Turzyniecki w ostatniej chwili. No mamy problem z jej przejęciem. No nie były przesadzone te informacje o tym, że Zagłębie naprawdę w piłkę ciekawie grać potrafi i to miejsce w tabeli no nie oddaje tak naprawdę. No i teraz, to był Patryk Mucha, za krótko jednak wybita ta piłka i znów Zagłębie i znów... I znów piłka trafia im pod nogi, jest 3-0 dla Zagłębia Sosnowiec. Zdaje się, że zmiana potrójna to będzie w zespole Widzewa, tymczasem widzewiacy mamy sytuację, ale spokojnie, Szymon Fragi zawodnika Zagłębia, więc straciliśmy piłkę w tempie błyskawicznym, równie szybko jak ją odzyskaliśmy. I Zagłębia, Mateusz Łukasz Turzyniecki, dobrze, że 75. minuta, rzut rożny, Mateusz Michalski, wysoko. I niestety strzał głową, ale przy zmianę w drugiej połowie, jedną w pierwszej. I wiele to w naszej grze niestety nie zmieniło. Może teraz Mateusz Michalski, Marcin Robak, dośrodkowanie. Kto tutaj zamyka akcję? Mateusz Możdżeń głową. Jest tam groźnie. Jest Marek Hanousek. Ładnie uderzył, ale piłka zablokowana przez zawodników Zagłębia. Utrzymujemy się jeszcze. Jeszcze jeden strzał Mateusza Możdżenia. Piłka odbija się jeszcze od jednego z... w ten sposób tutaj rywalowi. No i teraz kompletnie nieudane, niecelne podanie, o Boże, no tak powiedziałem, rywala, gdzie rzeczywiście no, mieliśmy wszyscy ogromne powody do radości. Pierwsze punkty zdobyte w komplecie na wyjeździe, pierwsza wygrana wyjazdowa, na którą tak długo czekaliśmy, no ale dzisiaj zdaje się, że drugiej nie będzie, nie będzie ten dzień. Jeszcze raz widzowiacy, Dominik Kun, no może teraz, chociaż ta jedna bramka, Marek Hanousek ponad poprzestnowca, szykowanych jest w tej chwili do wejścia na boisko, ale już rozpoczęli oni grę, ależ niebezpiecznie, rany boskie, poprzeczka nas ratuje w tej chwili przed utratą czwartej bramki, sobie rotować składem, mamy już pod kontrolą, już dośrodkowanie, znów strzał głową, ale tym razem dobrych parę metrów i w tym momencie sędzia Sebastian Krasny kończy spotkanie pomiędzy Widzewem Łódź a Zagłębiem Sosnowiec. Spotkanie kończy się zwycięstwem Zagłębia 3-0 po bramkach dwóch Quentina Sydorfa oraz jednym trafieniu.